Słowo na niedzielę. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, że to się stanie. Wyzwania, jakie stawia Chrystus, mogą powodować strach, lęk. Dlatego Jezus pozostawia dar dla wierzących. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Jezus przynosi pokój, ale nie święty spokój. Nie obiecuje, że będziemy żyć spokojnie, bez problemów i wygodnie. Wręcz przeciwnie, zapowiada uczniom odrzucenie i prześladowania. Ale jednocześnie obiecuje, że jeżeli będziemy trwać w jedności z Nim, to będzie w nas Jego pokój. Pokój, jakiego nie może dać nam świat. Pouczenia Jezusa przypominają zachowanie kogoś, kto wybiera się w podróż. Stara się poukładać wszystko tak, by pozostający w domu nie zostali czymś zaskoczeni. Próbuje przewidzieć wszelkie okoliczności, jakie mogą się zdarzyć. Przewidziany jest jeszcze ktoś, kto ma czuwać i pomóc, gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Uczniowie będą musieli wierzyć w Jezusa, nie widząc Go. Głosić Go zgodnie z tym, do czego pobudzi ich serca Duch Święty. Żyć radością, która wymyka się poznaniu świata. Radością w cierpieniu, pokojem pośród walki. Czy nie jest to coś, co my dobrze znamy? Wojna, pandemia, tyle problemów politycznych i społecznych. Czy to nie wystarczy, by odebrać radość Wielkanocy? Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka.